Cześć, witam Was w Cieniach Przyszłości. Kolejny odcinek. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy uznawanie Pawła za apostoła ma jakiś sens, czy jakoś tak ono szło. Zaraz sobie sprawdzę. Niestety pada, także nagrywam w nowym biurze. Mam nadzieję, że jakość tutaj będzie trochę lepsza niż poprzednim nagrania. Ściany nie są takie równe, więc może pogłos będzie mniejszy. Tak, pytanie było, już tu się patrzę, czy uznawanie Pawła za apostoła ma sens? I to pytanie w tym momencie ma 29 głosów, czyli bardzo dużo, bym powiedział. I ono jest takie trochę na początku, no sorry, ale głupie, no bo kto by w ogóle pomyślał, że można mieć taki pomysł, że nie wiem, Paweł nie jest apostołem. Jednak ja wiem, o co tu chodzi. Otóż jakiś czas temu w serwisie, którego bardzo nie lubię, a to dlatego go bardzo nie lubię, ponieważ nie znalazłem na nim jeszcze nic zgodnego z prawdą. Dlatego. I też nie powiem, na jakim to jest serwisie, żeby go nie reklamować. Absolutnie. Lepiej zapomnieć o takich miejscach. Kto czytał ten durny artykuł, ten wie, o co chodzi. Ja się po części pokrótce do niego odniosę. Wydaje mi się, że jak ktoś będzie bardzo... Znaczy, jeżeli bardzo chcesz wiedzieć, no to ja ci wyślę ci linka do tego artykułu. Jednak po prostu nie chcę reklamować u siebie takich w sumie chłamów, nie? Ale odniosę się do niego. Otóż tak. Z tego, co widzę, to już wyszły cztery części. Chociaż czwarta się nazywa piątą, ale z tego, co widzę, to są cztery części tego artykułu. Nie czytałem wszystkich części, bo to jest strata czasu. I dlaczego? Ponieważ jeżeli w pierwszej części widzę, że jest coś nie tak, znaczy, że jest wszystko nie tak, to w zasadzie nie mam w ogóle sensu, po co mam zaśmiecać sobie umysł takimi głupotami. Także sorry, nie przeczytałem całości. Nie widzę w tym większego sensu. A więc artykuł w ogóle się szumnie zaczyna... A nie, jest pięć części, sorry. Tak, jest pięć części. Pierwsza część, którą właściwie przeczytałem, zaczyna się w ogóle od wersetu z listu do Efezjan, z listu do Efezjan, ale zapisanego w objawieniu. Czyli mamy tutaj objawienie świętego Jana, i w którym to są do Efezów, w którym to jest tam napisz do zboru w Efezie. Takie słowa, nie? I tam jest coś takiego napisane, że znam uczynki, to jest objawienie 2.1, znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. No i teraz autor mówi tak, tego całego artykułu, że przecież Paweł nie należał do 12 i nie mógł należeć do 12, więc dlaczego niby? Więc to o nim jest tu mowa. Nie? Takie w ogóle jakieś dziwne, nie wiem, rozumowanie. To jest takie założenie, że to na pewno jest o nim mowa, ponieważ nie ma tu napisane o kim, a skoro Paweł podawał się za apostoła, a nie był wśród 12, zakładam, nie to, że nie był apostołem, ale nie był wśród 12, więc on nie jest apostołem, więc on jest tym fałszywym. Taki sposób rozumowania, i zaraz pokażę, dlaczego on jest błędny. Paweł nigdy się nie przepostrzegał za kogoś spośród tych 12. To jest co innego. I pytanie, czy Paweł nie był apostołem. I teraz, co znaczy apostoł? Od tego trzeba w ogóle wyjść. Co on rozumiał, mówiąc o tym, że jest apostołem Jezusa Chrystusa? Bo prawie każdy list tak się zaczyna. Ja, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, sługa Bożec, i tak dalej, i tak dalej. Każdy list tak się zaczyna. W ten sposób. I dlaczego tak pisał? Co on przez to rozumiał? Otóż apostoł znaczy ktoś wysłany. I to też tutaj, powiedzmy, jest napisane, ale ja nie rozumiem, jaki to jest nagle, nie wiadomo jaki, dlaczego w ogóle jest to problemem, zrozumienie, że Paweł rozumiał, chciał napisać właśnie to, że on jest posłany przez Jezusa. Że jest w pewnym sensie wybrany po to, żeby zwiastować Ewangelię właśnie wśród pogan. Przede wszystkim wśród pogan.
Bo zwróćcie uwagę, że jednak to właśnie Paweł zrobił największy przewrót na całym świecie. Właśnie nie tych 11, bo powiedzmy Judasz, wiadomo, odpadł, ale czy nawet potem Maciej wybrany to zamiast Judasza. Przecież to nie oni zrobili taki wielki szum wokół właśnie chrześcijaństwa. To nie oni pozakładali te wszystkie zbory właśnie w Azji, czy nawet właśnie tutaj na terenach Europy, gdzie to wszystko było pozakładane. Tesalonika, Macedonia, Korynt, czy na przykład cytowany Efes. Przecież właśnie Paweł właśnie założył zbór w Efezie. Więc jeżeli co, zaraz, teraz nie rozumiem. Paweł zakłada zbór w Efezie, czy tam wraz z innymi posłanymi, na przykład z innymi właśnie w sumie to apostołami, można by powiedzieć. Z innymi apostołami, z tym, że nie spośród tych 12. Przychodzą do nich też inni, na pewno ich odwiedzali inni apostołowie, możliwe, że z tych 12. I dlaczego niby teraz jego... Zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz. Paweł nauczał dokładnie tego samego, co ci właśnie 12. Chociaż widzę tak, mniej więcej rzuciłem okiem na inne części tego artykułu, to udowadniają tam, że tak nie jest. Chociaż, no sorry, ale to już nie będę się odnosił. Absolutnie Paweł nauczał dokładnie tego samego, co Stary Testament i dokładnie tego samego, co Nowy Testament, co inni autorzy Nowego Testamentu. Tak, więc zakładanie, że ten, który założył zbór w Efezie, będzie potem uznany za kłamcę, no to trochę w ogóle nie pasuje. Przecież ludzie za nim poszli, ponieważ on mówił prawdę. Przecież ten zbór był założony, no bo Paweł ich przekonał co do tego. I teraz co, miał przyjść ktoś inny i powiedzieć im o co innego i oni by uznali, o, to Paweł nam skłamał. No, coś tu nie gra. Coś tutaj jest nie tak. W każdym razie jeszcze jest jedna sprawa a propos samego tego fragmentu. Otóż możliwe, że on się odnosi do konkretnie do tamtego miejsca, konkretnie do tamtych ludzi, z tamtych czasów. Jednak on ma też wrażenie, znaczenie profetyczne, o czym powiem kiedyś więcej. Dużo ludzi to odrzuca, to, że listy do zborów są tak naprawdę listami do pewnych okresów czasu, ale ja wam to pokażę, że to ma jak najlepszy sens i to właśnie się klei. To jest właściwe rozumienie tego, tych listów. Nie? Czyli one nie są jakby konkretnie do zboru w Efezie, a bardziej tutaj do w sumie czasów, o jakim jest mowa. Tak. Fałszywi apostołowie. Otóż kim oni byli? Właściwie to Paweł już o tym pisze. Byli to ludzie, którzy nauczali, że w sumie, że wolno, że Jezus nas tak na tej zasadzie wyzwolił, że w zasadzie jesteśmy wolni, że jakby to określić, że można robić wszystko, nie trzeba... Znaczy, taka wolność bardziej chodzi o swobodę, swobodę. I o tym dużo jest przecież napisane i o tych fałszywych nauczycielach i że mamy się ich wystrzegać, że jeżeli ktoś naucza inaczej, no to ma być przeklęty. I przecież Paweł absolutnie nigdzie nie nauczał, że prawo nie obowiązuje. Nauczał owszem, że prawo nie jest jak środkiem do zbawienia. Prawo mówi o grzechu, ale nigdzie nie pisał czegoś takiego, że prawo nie obowiązuje. Wręcz przeciwnie. Cóż zatem przez łaskę znosimy? Prawo nie. Zakon utwierdzamy. Nie? Przecież w liście do Rzymian jest napisane. Zakon utwierdzamy. Jednak byli tacy nauczyciele, tacy właśnie apostołowie, ludzie, którzy podawali się za apostołów, którzy no, nauczali trochę inaczej. Nauczali na przykład, że Jezus nie jest Bogiem, że Jezus jest człowiekiem, czy o czym przestrzega Jan, że Chrystus nie przyszedł w ciele, czyli że właśnie Bóg nie przyszedł w ciele. Nie? Także to byli tacy nauczyciele i to mi się wydaje, że tutaj jest pochwała, tu jest pochwała dla tego zboru w Efezie właśnie za to, że takich nie przyjmował, że trzymał się kurczowo nauki
właśnie tutaj sam Jezusa, nie? Tak, to tak trochę się za dużo może powiedziałem na ten temat. Co tutaj jest dalej? No, no, jakieś tam konkretne, kolejne. Aha, i teraz tutaj mamy dalej, że kolejna sprawa. Następnie właśnie autor tego tutaj artykułu próbuje powiedzieć, że mamy błąd w datach. Że dlaczego? Bo jeżeli tam jest mowa o tym zborze właśnie w Efezie, no to teraz pytanie, kiedy było to pisane? Kiedy Jan napisał w ogóle objawienie? No i on tutaj, autor mówi, że musiało być to przed rokiem 66. Otóż to musiało być po roku 68. Ale też nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale najciekawsze jest to, że cytuję tutaj znowu profetyczny fragment i to jest objawienie 11:2. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. I to jest znowu profetyczny fragment, który mówi nam o czasach średniowiecza, gdzie właśnie świątynia, na zasadzie prawo Boże, czy sposób, w jaki my doznajemy łaski, tak jak świątynia była symbolem właśnie Chrystusa, tego, że Baranek Boży oddawał tam za nas życie, za Izraelitów oddawał życie, taki powiedzmy no, prawdziwy baranek, tak za nas teraz, w naszych czasach, tak był on symbolem po prostu na Jezusa. I ta świątynia, prawda o świątyni, ten fakt, był tratowany przez 42 miesiące, co jest w profetycznym czasie, mamy 1042 miesiące, czyli 1260 dni, gdzie dzień liczymy za rok, czyli 1260 lat. To jest dokładnie czas supremacji papieskiej i o tym jest tutaj mowa w tym artykule. Absolutnie nie o zburzeniu o świątyni. I to daje autor jako dowód na to, że niby było to spisane przed rokiem 66. Absurd. Całkowity. Tak, ciekawe jest to, że w ogóle ja się zastanawiam, jaki jest sens pisania czegoś takiego. I tak widzę, okej, dobra, powiedzenie, że Paweł nie jest spośród 12, super, bo nie jest. Paweł nigdy nie twierdził, że jest jednym z tych 12, tych wybranych, tych najbliższych, tych, którzy widzieli, jakby chodzili z nim. O, chodzili z nim, bo on z nim nie chodził fizycznie. On widział Jezusa, owszem, ale no nie był wśród tych 12 jego uczniów. Także w tym momencie Paweł też nigdy tego jakby nie mówił. Mówił to, co widział. To, że widział Jezusa, miał widzenie, widział go. To, że Jezus go posłał. To, że teraz on jest wysłany, czyli apostoł, że jest apostołem dla niego, czyli jest wysłany i głosi dla niego. I to mówił. I nie widzę w tym nic złego, absolutnie. Zaczynam odkrywać intencje autora. Intencją autora jest wprowadzenie ludzi do tego, żeby przestali wierzyć Pismu Świętemu. To jest właśnie ukryta intencja, której nie widać na początku. Dlaczego? Bo czy muszę tłumaczyć, że to jest nieprawdą, tutaj ten cały atak? To myślę, że nie trzeba tłumaczyć, no ale może postaram się tam, jeżeli ktoś ma z tym problem, raz po raz to pokazać. Jednak zwróćcie uwagę, co się dzieje. Wywalamy z Nowego Testamentu wszystkie listy Pawła, które są zgodne całkowicie. Zresztą, jeżeli uważacie, że coś nie jest zgodne, no to słuchajcie, to musimy się, to najlepiej zadajcie pytanie konkretnie o jedną rzecz, bo no, nie mamy czasu teraz rozpatrzeć wszystkiego. Ale są zgodne, absolutnie. Są zgodne z całym Starym Testamentem, z Nowym Testamentem, z naukami Jezusa, z naukami innych apostołów. No dobra, wywalamy je. Zostaje nam się cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, listy Piotra, Jana, Jakuba, Judy, Objawienie Hebrajczyków, który nie wiadomo, czy jest Pawła możliwe. No ale powiedzmy, wywalamy, nie? No okej, mało. I teraz co jest ciekawe. W tym kanonie znajdujemy cały czas poparcie dla apostolstwa właśnie Pawła. I teraz gdzie znajdujemy? W Dziejach Apostolskich. Więc co robi autor? Mówi, oni kombinują. Oni musieli kombinować. I zaczyna
przechodzić do tego, że Łukasz też jest tutaj jakimś hachmentem, który po prostu chciał wprowadzić w błąd apostołów. Znaczy apostołów, sorry, chrześcijan chce was wprowadzić w błąd. Teraz Łukasz. I teraz się zabiera za Łukasza. I w sumie dochodzi do tego, że co? Musimy odrzucić Łukasza, Ewangelię Łukasza i dzieje apostolskie. Czyli w zasadzie zostają nam się trzy Ewangelie i nie czytałem dalej, ale podejrzewam, że w końcu i tak są wywalone, bo gdzieś tam jest zmianka. I jeżeli zabierzemy te wszystkie rzeczy, no to w zasadzie stajemy się bezbronni. W pewnym sensie stajemy się bezbronni. Jeżeli stracisz wiarę w ogóle w Pismo Święte, w Słowo Boże, to będziesz bezbronny. I każdą durną doktrynę przyjmiesz. Słuchajcie, to nie jest tak, że... No, ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego... Znaczy, jaki tu jest problem w tym, że co, nie można uznawać w ogóle Pawła? Czy... Bo okej, pytanie odcinkowe, czy uznawanie Pawła za apostoła ma sens? No ma sens, ponieważ był on wysłany przez Jezusa, osobiście Jezus go wysłał. Tak samo, nie wiem, no mnie na przykład wysłał też osobiście i jakiś tam sposób, nie to, że go widziałem czy coś, ale w jakimś tam sposób wiem, że on mnie wysłał, nie? Tak samo ty, jeżeli na przykład coś robisz, to mam nadzieję, że to jest na tej zasadzie, że wiesz, że to właśnie Jezus cię wysłał, na przykład poprzez to, że czytałeś Słowo Boże, gdzie było napisane idźcie i głoście Ewangelię. No to w pewnym sensie stajemy się apostołami. I teraz tak, czy uznawanie Pawła za jednego z 12 ma jakiś sens? Nie, to nie ma absolutnie żadnego sensu. Ale nikt tego nie próbuje zrobić. Absolutnie. I Paweł też się nie podawał za jednego z tych 12. Także no, myślę, że tutaj taka odpowiedź powinna wystarczyć. Jednak no, jeszcze przejdźmy kawałek tutaj. Przejdę po tym artykule, bo jeszcze jedna rzecz tak mi wpadła w oko, to jest trochę też kolejny jakby absurd. Mamy trzy sprawozdania nawrócenia się Pawła. I tutaj autor próbuje wykazać, że one są ze sobą sprzeczne. I rzeczywiście, jak tak naświetlił parę rzeczy, to na pierwszy rzut oka one są sprzeczne. No ale no co, znowu, co trzeba zrobić? Poprosić Boga o to, żeby otworzył ci serce, żebyś mógł to zobaczyć. Bo przecież my nie możemy interpretować Pisma na własny sposób. Musimy zawsze prosić o pomoc, o to, żeby to Bóg nam to objawił. No bo jak inaczej? No, inaczej nie zrozumiesz. Nie da się. Zwyczajnie się nie da. I to trzeba tak samo tutaj zrobić. Otóż w pierwszym sprawozdaniu, które jest w 9 rozdziale zapisany między 3 a 7 wersetami, mamy w 4 wersecie coś takiego. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego. Nie, że Paweł, nie? Paweł, gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Okej, okay. I teraz mamy w wersji 3, w 26 rozdziale, w wersecie 14, coś takiego. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. I teraz to jest uznane za sprzeczność, że tam jest, że padł na ziemię, a tu jest, że wszyscy. No, sorry. No, czy ja muszę tłumaczyć, jaki to jest absurd? Tam po prostu nie jest mowa w ogóle o tamtych ludziach, innych. Tutaj jest bardziej szczegółowy opis. Tutaj w 26 rozdziale czytamy, gdy Paweł opowiada tą historię, że nie tylko on sam padł, ale też padło ich więcej. No i okej, okay, wielkie halo. Kolejna sprawa jest tutaj może trochę jakby trudniejsza. Nie? Jest napisane coś takiego w 7 wersecie 9 rozdziału. A mężowie, którzy z nimi byli w drodze, stanęli, oniemieli, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Czyli ci, co stanęli, głos słyszeli, ale który głos? Tutaj w kontekście mamy Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? W 4 wersecie czytamy, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, to jesteś Panie, a on, ja jestem Jezus. Jeszcze raz 4 werset. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? No i teraz tu jest napisane, że głos bowiem słyszeli. Który głos? W kontekście ten konkretny głos. Ten, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I teraz mamy 22 rozdział, w którym jest inna wersja. Inna, ta sama, ale powiedzmy jeszcze raz opowiedziana przez Pawła. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. Tu mamy mowę
o tym, że co oni, o tym, najpierw rozpatrzmy ten głos. Czyli czy głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli? Czyli rozmowy nie słyszeli, bo widzicie, Paweł z nim tam jeszcze rozmawiał z Jezusem, ale ten głos Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz, mogli słyszeć, ale rozmowy już nie. Także na moje, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś uparcie nie chce uwierzyć, to on uparcie nie uwierzy, a jeżeli ktoś uparcie chce wierzyć, też uparcie uwierzy. To też jest na tej zasadzie. W każdym razie sprzeczności tu nie ma. Jeszcze mamy odnośnie, znaczy może być, a może też nie być. Na moje jest to zgodne, może to być zgodne. Nie jest tutaj sprzeczność wprost. Jest tutaj, że o, może jest nie tak, ale no okej, okay, no to jest takie czepianie się. Na moje tam kontekst w 9 rozdziale mówi o głosie tym Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz, nie? A potem mamy i rzekł, że następnie kto jesteś, Panie? A on, Jezus, którego ty prześladujesz. To już, tu już sobie, powiedzmy, jakaś jest rozmowa, nie? A w 22 rozdziale w 9 wersecie czytamy o tym głosie, nie? Głos, który rozmawiał ze mną, czyli o tej rozmowie. Dobra, teraz mamy jeszcze światłość. Czyli mamy głos, bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Zwróćcie uwagę, nikogo nie widzieli. Żadnej postaci nie widzieli, nie? A teraz patrzcie, co tu jest w 9 wersecie, w 22 rozdziale. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który ze mną rozmawiał, nie słyszeli. Czyli co? Autor podaje, że jest to sprzeczność. No, ja nie widzę sprzeczności. No, no nie widzę. No. Absolutnie. Oczywiście, jeżeli jest to przedstawione tak jak tutaj w tym artykule, to jak się to czyta, jeszcze jest zaznaczone kolorami, pogrubione, że zwróć uwagę, tu jest, że nie widzieli, a tu jest, że widzieli. I człowiek jak to spojrzy pierwszy raz, to rzeczywiście może dać się zrobić w konia. Jednak prawda jest taka, że w jednym fragmencie mowa jest o tym, że nie widzieli postaci, a w drugim fragmencie jest napisane to, że widzieli światłość. Na moje sytuacja wygląda w ten sposób. Idzie sobie Paweł drogą wraz z innymi. Nagle światłość taka, że wszyscy padają na ziemię. Łącznie z Pawłem. I wszyscy słyszą głos: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Wszyscy są przerażeni, a w tym momencie rozmowa jest jeszcze między Pawłem a Jezusem. Po czym właśnie światłość mija, a i Paweł widzi w tym momencie, widzi Jezusa. Ta wersja zgadza się stuprocentowo, więc nie widzę w ogóle powodu, dla którego mamy odrzucać Dzieje Apostolskie, czy w ogóle Łukasza jako tutaj kogoś, kto pisze, spisał te fakty. Wszystko się zgadza, tylko pytanie, czy my chcemy w to uwierzyć. Tak naprawdę to o to chodzi. Czy my chcemy uwierzyć Pismu Świętemu? Bo jeśli nie chcemy, to znajdziemy sposób. Znajdziemy jakby zawsze coś, co stanie nam na drodze. Tak. I wiecie co? Ja to zostawiam. Bo tu można jeszcze dalej opowiadać, dalej się zastanawiać. To jest... Cały ten artykuł jest głupotą. I zwróćcie uwagę, jaki jest jego koniec. Znaczy, nie koniec artykułu. Jaki jest koniec wierzenia temu artykułowi. Zwróćcie uwagę, że końcem jest niewiara w całe Pismo Święte. Bo jeżeli odrzucisz co? Nowy Testament, albo inaczej, połowę Nowego Testamentu, zostaniesz prawie że z niczym. Zwróćcie uwagę, że właśnie te dzieła Pawła są no, niesamowitej wartości. Właśnie, które nam tłumaczą, na czym polega to zbawienie z łaski, na czym polega sprawiedliwość z łaski. I oczywiście, to co pisał Piotr, niektórzy ludzie przekręcają, ponieważ są, tam pisze, że nierozumni i no, przekręcają dzieła Pawła, bo nie rozumieją go. To prawda. Tak jest. Ale sam fakt, że Piotr o tym pisze, dowodzi temu, że Piotr nie negował nauki Pawła. Absolutnie. Piotr był za tą nauką, bo pisze o mądrości, która jest mu dana od Boga, nie? Także, słuchajcie, jeżeli Piotr nie negował nauki Pawła, to kimże ty jesteś, żeby to negować? A kim jest ten autor tego dziadowskiego chłamu, żeby negować naukę Pawła? Absolutnie nie. Piotr się z tym zgadzał. No ja się z tym zgadzam absolutnie, bo jest na moje
w jego nauce właśnie jest kwintesencja Starego Testamentu, nauki o świątyni. Przecież to jest dokładnie to. Przecież dokładnie to, co on nauczał, to jest dokładnie właśnie to, co można było można wyciągnąć z pięcioksiągu mojżeszowego odnośnie zbawienia właśnie z łaski przez wiarę. Gdzie mamy ołtarz, gdzie mamy właśnie ołtarz, w którym mamy Arkę Przymierza, w którym mamy schowane przykazania, czyli podstawa w ogóle, to mówiące nam o tym, co nas oskarża, co zrobiliśmy nie tak, co jest nie tak. A nad ołtarzem mamy ubłagalnię, gdzie dwa cheruby się pojawiały i gdzie najwyższy kapłan, który był symbolem na Jezusa Chrystusa, dokonywał przebłagania za te rzeczy, o których jest mowa właśnie w prawie, w 10 przykazaniach, które były umieszczone właśnie pod spodem. Mamy łaskę, która jest nad prawem, która góruje nad sądem. Także słuchajcie, dokładnie tego nauczał Paweł i to jest, ja wydaje mi się, że też trochę rozumiem, dlaczego ten autor mógł mieć taki durny pomysł. Otóż zwróćcie uwagę, że właśnie w naszych czasach bardzo często się przekręca naukę Pawła i mówi się o tym, że jesteśmy jakby, że prawo nie obowiązuje. I też nie mówię, że wszędzie, bo to różnie jest, ale dużo jest takich jakby ugrupowań czy religijnych, które mówią, prawa nie ma, prawo jest, zostało przybite do krzyża, nie musimy się martwić, nie musimy przestrzegać jakichś przepisów durnych, nie? Grunt tylko, żeby co? Nie jeść rzeczy uduszonych i tam ofiarowanych na ofiary bałwochwalcze, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. Takie jest myślenie. I tak czasem jest, na przykład widziałem jakiś czas temu jakiś film, gdzie człowiek ostentacyjnie przy wszystkich w kościele rozbijał przykazania. Rozumiecie? Miał po prostu tablice kamienne i on je tam rozwalał publicznie. Właśnie w kościele. Bo jeszcze rozumiem, znaczy też nie rozumiem, no ale gdzieś na jakimś koncercie satanistycznym. Nie. To po prostu zwykle w kościele. Ponieważ chciał pokazać to, że teraz jest wolność, że Jezus niby nas wyzwolił spod zakonu. I tak, wyzwolił nas spod usiłowania zbawienia się samemu. Wyzwolił nas ze zbawienia z uczynków. Pokazał nam, że nie jesteśmy zbawieni z uczynków, a tylko dzięki łasce, co wcale nie znaczy, że wolno nam grzeszyć, że prawo Boże nie jest doskonałe i że prawo Boże doskonale nie pokazuje, co jest grzechem. Przecież taki jest sens prawa Bożego. Po to mamy przykazania, żeby wiedzieć, co jest grzechem. Jeżeli Bóg nam je dał, no to nie po to, żebyśmy je połamali, nie? Nie po to, żeby potem je znieść. To bez sens. Także niektórzy w ten sposób źle rozumieją Pawła. I następnie taki człowiek czyta to, mu się to też trochę nie zgadza, ma pomieszane w pewnym sensie właśnie, miesza mu się to wszystko i dochodzi do takich absurdalnych wniosków, że trzeba zabrać ludziom wiarę we wszystkie listy, które napisał Paweł. I no nie muszę wam mówić, jaki to jest głupi pomysł. Także myślę, że to jest wszystko. Znaczy niechętnie podchodziłem do tego w ogóle odcinka, bo co tu powiedzieć? Tak naprawdę ten odcinek jest tylko dla paru wybranych ludzi, którzy przeczytało ten artykuł, a do reszty nie będę podawał linku, no bo jeszcze mam namiesza w głowie, bo jest zręcznie napisany. On jest, no, czy inaczej, no, on jest napisany, no, ktoś przemyślał, jak to napisać. To absolutnie. Tylko, że nie wiem, kto kierował tym człowiekiem, który to pisał. Na pewno nie był to Jezus Chrystus. Tego jestem przekonany. Tak. Myślę, że to tyle. Aha, jakiś czas temu ktoś mi zadał pytanie takie, czy nie myślałem, albo dlaczego nie ma możliwości zrobienia dotacji na Cienie Przyszłości, bo niektórzy może bardzo by chcieli zrobić dotację i przydałoby się coś takiego zrobić. Otóż fajnie, miło mi tak słyszeć takie rzeczy, że ktoś chciałby się przyczynić do tego, że ktoś widzi, że to jest jakby potrzebne. Jednak nie zrobię dotacji. Nie zrobię, bo póki co jakoś Bóg zawsze to zrobił, że
były na to pieniądze i na jak był sprzęt potrzebny, to też właśnie dostałem od pewnej kobiety dość sporą sumę pieniędzy na to, żeby sprzęt kupić. I to zawsze jakoś wychodziło. I jeżeli chcielibyście wesprzeć mimo to Cienie Przyszłości, to zróbcie to pisząc komentarz, który się przyda innym ludziom. Albo zaproście kogoś, niech przyjdzie i niech też zobaczy coś, posłucha. Jeżeli uważacie, że to jest w porządku, to co mówię, jeżeli się z tym zgadzacie, no to napiszcie gdzieś indziej, może nawet komentarz, a słuchaj, możesz wyjść tutaj, bo tutaj jest to jakby omówione tak, jak ja też uważam, nie? No i wtedy dzięki temu mamy trochę większą popularność i możemy trafić do większej ilości ludzi i większa ilość ludzi może po prostu zyskać, nie? Na tym. Także jeżeli chcecie złożyć dotację, to taka byłaby najlepsza. Albo na przykład komentarz napisać, który byłby wartościowym uzupełnieniem na przykład tego, co mówię. No bo ja też nie mam tyle czasu. Chciałbym, żeby to inaczej wyglądało trochę może w moim życiu, żeby trochę tego czasu było więcej na to, żeby się może bardziej zająć tego typu działalnością, ale na razie jest tak, jak jest i z tego, co mi się wydaje, z tego, co czuję, to tak na razie powinno pozostać. A co będzie w przyszłości, to zobaczymy, co Bóg objawi, nie? To były Cienie Przyszłości, a ja nazywam się Szymon Wygnański. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!